No i tak żyliśmy. Wzajemne stosunki stawały się coraz bardziej drogie. Patrzyłem niekiedy, jak nalewa herbatę, porusza nogą, podnosi łyżkę do ust, siorbie, wciągając płyn, i nienawidziłem jej właśnie za to, jak za najgorszy postępek. Nie dostrzegałem wtedy, że okresy złości powstają we mnie zupełnie regularnie i równomiernie w zależności od okresów tego, co nazywaliśmy miłością. Wtedy nie rozumieliśmy, że ta miłość i złość to są dwa oblicza tego samego zwierzęcego uczucia. I gdyby się nie stało to, co się stało, i dożyłbym w ten sposób starości, myślałbym umierając, że przeżyłem życie może niespecjalnie dobre, ale też i nie złe, tak jak wszyscy. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że 99% małżeństw żyje w takim samym piekle, jak ja żyłem. I że tak musi być.